Tak, dzień dobry wszystkim Państwu. Dzisiaj ja powtórzę los mojej byłej sąsiadki Zoi, która była bardzo, bardzo stanowcza w tym, co mówiła i bardzo nielubiana przez to, przez niektóre osoby, przez nawet powiem, że większość naszych znajomych, ponieważ w sposób bardzo taki apodyktyczny wyrażała zawsze swoją opinię. I tak samo jak mówiłam ostatnio podczas live'u, kiedy chciałam po raz pierwszy wiele lat temu jechać na Krym, ona powiedziała, że to, gdzie ja chcę jechać, to jest po prostu gówno, że trzeba jechać w inne miejsce, że tylko w innym miejscu jest to, to i to, i że jakby, no tu w ogóle nie ma co dyskutować, żebym ja sobie wybiła z głowy i jechała tam, gdzie ona mi mówi. I mimo formy, przy czym z nią mam do dzisiaj bardzo dobry kontakt, nawet ją lubię, między innymi dlatego, że wszystko, co ona mówiła, okazało się później prawdą, więc jakby treść zawsze jest ważniejsza niż forma. I dlatego ja dzisiaj będę znowu mówiła na temat, który wydaje mi się super ważny dla każdego z nas, dla każdego człowieka. Dlatego, że każde dziecko, każdy człowiek rodzi się, przychodzi na ten świat z określoną misją. Co do tego jestem przekonana i dlatego będziemy dzisiaj znowu wrócimy do tych poziomów neurologicznych, omówimy je znowu krócej niż ostatnio, ale dlaczego chcę to powtórzyć? Dlatego, że na tym ostatnim live nie było widać tej tablicy. Bardzo dziękuję Państwu za taką delikatność, że nie wypominaliście mi Państwo, że nic nie widać na tej tablicy i dopiero kiedy oglądałam później to swoje wideo, zobaczyłam, że po prostu nic nie widać, a uważam, że to jest ważne. My do tego wrócimy. Najpierw tylko ja może zacznę od tego, że odpowiem na kilka pytań, które były zostawione pod wideo na temat przeznaczenia. Jedna osoba pytała się na temat leczenia luszczycy. Ja powiem, że luszczyca tak samo w zasadzie jak większość chorób, nie wszystkie, ale większość, znaczna większość chorób, na które chorujemy, leczenie luszczycy przy pomocy maści to jest po prostu odłożenie problemu w czasie. To jest coś, co daje nam jakby przerwę, daje nam jakąś krótkotrwałą ulgę. I tą przerwę my powinniśmy poświęcić na to, żeby poszukać źródło problemu. Źródło problemu leży gdzieś tutaj, w którymś z tych poziomów neurologicznych. Ja później to wytłumaczę bardziej szczegółowo. I tak samo jak z leczeniem na przykład depresji albo innych dyskomfortowych stanów, tak? Tym bardzo dobrze zajmuje się NLP. I uczuleniami i tak dalej, tak? Jeśli chodzi o uczulenie, to przy okazji nie istnieje czegoś takiego, jak uczulenie na sierść psa, albo kota, albo jeża, tak? I osoby, które kiedy widzą wiosną, wczesną wiosną kwiatki, albo wychodzą na balkon i zaczynają kichać, powinni zrozumieć, że jedną rzecz, że uczulenie powstaje w życiu człowieka w sytuacji, kiedy on znajduje się w takim stanie trzech liter B, jak ja to nazywam. To jest stan bezradności, beznadziei i braku pomocy, nie braku pomocy, jakby to nazwać, braku umiejętności poradzenia sobie z tej sytuacji. Jakaś sytuacja dla konkretnej osoby jest super ważna, jest niesamowicie ważna. I ta osoba nie umie sobie z nią poradzić, czuje i
brak sił, brak możliwości do wyjścia z tej sytuacji, tak? I absolutną beznadzieję. I wtedy odporność organizmu bardzo spada. I triggerem do powstania uczulenia może być cokolwiek. Może być, nie wiem, ktoś czyści, obiera skórki z pomarańczy i ten mocny zapach człowiek odczuwa od razu, tak? A znajduje się w tym stanie, tak, obniżonej odporności, tak, w stanie trudnej życiowej sytuacji, z którą nie umie sobie poradzić. I to może być takim triggerem do powstania uczulenia. W NLP praca z uczuleniem przyszła od takiego jednego lekarza, który, kiedy przyszła do niego klientka do gabinetu i powiedziała, że ma uczulenie na róży, że nie może po prostu nawet na ich widok zaczyna kichać, on, wiedząc następnym razem, że ona do niego przyjdzie, przyniósł do gabinetu sztuczne róże, które bardzo były podobne do prawdziwych. I postawił do wazonu, nalał wody. Dziewczyna przychodzi do tego lekarza i zaczyna mocno kichać. I właśnie stąd przyszło do NLP to praca z uczuleniami, tak? To rozumienie, w jaki sposób w ciągu 20 minut przy pomocy NLP można pokonać, pozbyć się wszystkich uczuleń. Trzeba szukać fachowca, który się tym zajmuje, tak? Ja się tym nie chcę zajmować, dlatego że ja nie mam czasu. Ja jednak chciałabym się trzymać po prostu relacji i budowania siebie. Między innymi na tym uważam, że polega moja misja. I ja teraz mówię absolutnie poważnie. To, co ja sobie jakby zaplanowałam, to, co mną kieruje w tym, że ja cały czas się uczę, pracuję i się uczę, tak? Tak wygląda mój czas. To program minimum, pomóc człowiekowi poczuć ulgę, i program maksimum pomóc tej osobie stać się osobą szczęśliwą, tak? Z obydwóch poziomów będę bardzo zadowolona. Ulga nam przynosi co? Ulga nam przynosi rozumienie pewnych mechanizmów albo pewnych jakichś tam skutków czegoś. Na przykład, jeśli my mówimy o problemach z rodzicami, tak? Dlaczego mamy te traumy? Tak czy inaczej, chociaż w dzisiejszych czasach to więcej rodziców mają traumy po komunikacji z dziećmi niż rodzice od dzieci, tak? No ale teraz wracamy do tematu. Czyli jeśli ktoś ma łuszczycy, ktoś ma depresję, powinien, albo inne jakieś tam uczulenia, powinien zrozumieć, że te leki, te tabletki, one są potrzebne, ale one dają po prostu nam jakby czas na taką ulgę, na taki odpoczynek, w trakcie którego my powinniśmy się zająć tym. Zająć się poszukiwaniem przyczyn swojego stanu. I to są tak, to są te odpowiedzi na pytanie, które zobaczyłam pod wideo ostatnim. Było też pytanie, że mówiłam o tych poziomach neurologicznych, ale nie odpowiedziałam na pytanie, jak odnaleźć swoją misję. My mówiliśmy o takiej książce autorstwa Campbella, Bohater o tysiącach twarzy, tysięcioliki герой, to się nazywa po rosyjsku, bo ja czytałam tą książkę w języku rosyjskim. Na język polski to przetłumaczyłabym w ten sposób, tak? Bohater o tysiącach twarzy. I mówiliśmy o tym podczas ostatniego live'a. I tam idzie mowa o drodze tego bohatera. Jest taki rozdział, podróż bohatera. Ja bardzo polecam, ja nie polecam jakiejś głupiej czy zbędnej literatury. I wszystko to, co polecam, jest uważam, że bardzo warte przeczytania. Przy okazji też można poczytać
Jaloma. Jak zawsze, jak nagrywam wideo, zapominam nazwiska. Jak tylko wyłączam kamerę, od razu przypominam sobie wszystkie nazwiska, wszystkie daty, tytuły i tak dalej. Irwin Jalom to jest dosyć takie, no dosyć dostępne w czytaniu, tak? Bo są autorzy, których bardzo trudno się czyta. Jaloma akurat można z przyjemnością poczytać. Także polecam. Ale wracając do tego bohatera o tysiącach twarzy. Tam jest jakby pokazana cała droga człowieka od urodzenia do śmierci. Tak? I ja nie chcę nic więcej mówić. Ja proponuję poczytać tą książkę. I tam będą odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja mogę tylko jeszcze dodać, no to już tak od siebie, że abstrahując od tej książki, żeby znaleźć swoje przeznaczenie, ja teraz zaczynam od końca. Najpierw musiałabym powiedzieć, dlaczego to jest tak ważne, ale to powiem później. Żeby znaleźć swoje przeznaczenie, które ma każdy z nas, warto zastanowić się i przypomnieć sobie, co mi w życiu wychodzi najlepiej, co mi się najlepiej udaje, co może służyć innym ludziom i z czego ja czerpię ogromną przyjemność i poczucie spełnienia. Analizować to można w ten sposób, tak? Analizujemy w szkole średniej i co lubiliśmy najbardziej robić i co nam wychodziło. Na przykład, ja lubiłam, powiem na swoim przykładzie, ja bardzo lubiłam na lekcjach literatury rosyjskiej. Nam dawano zadanie, że tam do czwartku w ciągu 4 dni przeczytać Wojna i pokój Tolstoja. Albo tam przeczytać nie wiem, jakiegoś innego autora, nieważne, tam klasyków i tak dalej, Ostrowski, Groza na przykład, albo tam jeszcze jakieś tam książki. I w dniu, kiedy mieliśmy przyjść do szkoły i odpowiedzieć na pytanie co do literatury, co do przeczytanej lektury, ja zawsze ciągnęłam rękę, ja chcę powiedzieć. Nauczycielka się pytała klasy, kto chce wypowiedzieć się na temat przeczytanej lektury. Oczywiście ja ciągnęłam rękę do góry, oczywiście ja jako pierwsza odpowiadała, cała klasie to pasowało. Nikt nie chciał się wypowiadać, tak? No, każdy ma tam swoje jakieś upodobania, ktoś się informatyką bardziej interesuje. I kiedy ja mówiłam swoje zdanie o postawach bohaterów, o emocjach, które nimi kierowały i tak dalej, ja czułam się bardzo dobrze. Ja mówiłam to, co uważałam, co wyniosłam z tej lektury, co wydawało mi się ważne, co wydawało mi się istotne. Ja odpowiadałam na pytania nauczycielki. Zawsze dostawałam 5 i jakby wszyscy byli zadowoleni. Kiedy jeździłam też nad morze z dziećmi jako wychowawca, to są byli chłopcy w wieku 10-12 lat, moja drużyna akurat. Ja nie miałam z nimi w ogóle żadnego problemu wychowawczego, dlatego że oni wiedzieli, że mają mnie słuchać, jeśli jest dżemka popołudniowa, tak? Po obiedzie, to ma być cisza i mają spać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tak nie będzie, to ja wieczorem nie przyjdę do nich i nie będę opowiadać. Ja się spotykałam wieczorami, przychodziłam do tych moich chłopców i opowiadałam im na przykład jakieś, nie wiem, opowiadania, dzieliłam, no, rozmawiałam z nimi. Tak, oni to bardzo lubili. Bardzo fajne dzieci były i tak dalej. Przy okazji czasami rzucaliśmy poduszkami w siebie, ale to wszystko było takie, no, kiedy ty jesteś z dzieckiem, ty powinieneś też rozmawiać z nim nie jako dorosły z dzieckiem albo rodzic z dzieckiem. To jest potrzebne w pewnych sytuacjach, kiedy w określonych jakichś tam sytuacjach. Natomiast kiedy ty jesteś z dzieckiem po to, żeby sprawić mu przyjemność i sobie też, to ty też stajesz na pozycji dziecka, ale to też inny temat. W każdym razie,
Kiedy miałam praktykę w przedszkolu, rodzice, dzieci też mnie chwalili za to, że dzieci mnie bardzo lubią. I też to brało się z tego, że ja bardzo dużo z dziećmi rozmawiałam. I jakby ja nie musiałam ich karać, czy tam jak inna wychowawczyni stawiała do kąta dziecko, mnie go było żal, bardzo fajny chłopak, pamiętam. Nieważne. Czyli co możemy z tego wyciągnąć? Że jest coś, co wydaje mi się ważne, istotne, wartościowe, czym chcę się podzielić i jeśli to się podoba komuś, to powinnam to robić, tak? I na takim przykładzie po prostu, no i oczywiście przy okazji na lekcji rosyjskiego pamiętam, że była taka powieść Ostrowskiego, to jest też klasyka, Groza, gdzie dziewczyna nie mogła żyć z mężem, którego nie kochała, to było 150 lat temu, ale ta społeczność, w której ona mieszkała, nie dopuszczała rozwodów w ogóle i tak dalej, wtedy kobiety nie pracowały i tak dalej, i tak dalej, trzeba było wyjść za mąż za bogatego męża. I tak wyglądał dzień, był rozpisany, o której pili kawę, o której pili herbaty, o czym rozmawiali i tak dalej. I ona nie mogła dalej żyć w takim czymś i poszła się i utopiła w rzece. I ona była nazwana takim promieniem słońca w ciemnym królestwie. Pamiętam do teraz. I ja powiedziałam wtedy, że dlaczego ona jest promieniem słońca? Promieniem słońca byłaby, gdyby wyjechała, uciekła nawet z tego domu i gdzieś znalazła sobie jakąkolwiek pracę i zaczęłaby żyć tak, jak chce. Miałam wtedy 16 lat i teraz to sobie przypominam, że no to są podstawy do tego, żeby iść w tym kierunku, w kierunku psychologii, pomocy ludziom i tak dalej. Jakkolwiek patetycznie to by nie brzmiało, ale ja po prostu mówię to, co myślę. I proponuję tym z Państwa, którzy szukają swojego powołania, swojej misji, żeby się zastanowić nad tym, co wywołuje takie coś, co jest nieokreślone, ale czym macie ogromną, nieodpartą potrzebę się zajmować w życiu, tak? Dlatego, że rodzice bardzo często robią, to też akurat jest NLP, tak? Kiedy dziecko chce hodować kwiatki, albo być kucharzem, pracować jako kucharz, a rodzice mówią, wybij to z głowy, tak? Idź, zostań prawnikiem, tam są pieniądze. I w ten sposób rezygnacja z własnego powołania ma różne skutki, między innymi też w postaci psychosomatyki, w postaci frustracji często, w postaci też różnych błędów życiowych itd., itd. Tak, to jest taki trochę długi wstęp. I teraz przechodzimy do sedna. Czyli każdy z Państwa po prostu powinien się zastanowić, co lubi, nie kierować się tym, czy to jest ambitne, czy to jest popularne, czy ten, tylko kierować się tym, czy ja chcę to robić, czy z jakiegoś powodu ja mam taką potrzebę, żeby to robić. I teraz tak, dlaczego my wracamy do tego tematu poszukiwania swojej misji, tak? Ja teraz wezmę telefon, żeby to było lepiej widać. Tak, tak. I tutaj tak, co chciałam pokazać. Można to sobie albo zdjęcie zrobić, albo też napisać sobie na kartce. Mam nadzieję, że widać. To są 7 poziomów neurologicznych. Co to oznacza? Na samym wysokim poziomie jest nasza misja. Do tego dojdziemy. Dlaczego misja jest ważna? Dlatego, że misja człowieka jest jego kręgosłupem. Wszystko to, co my robimy, czym zajmujemy się w życiu, nawet tak jak mycie zębów rano i tam, nie wiem, wybór ubrania i tak dalej, wszystko, co my robimy w jednym celu, w celu spełnienia swojej misji. Jeśli my do niej z jakichś powodów jej nie odnajdujemy, tak jak mówię, że skutki mogą być w postaci różnych chorób, a co najmniej frustracji. I to jest bardzo ważne, tak? To jest kręgosłup każdego człowieka, bo każdy z nas przychodzi z pewną misją do spełnienia, do zrealizowania swojego potencjału. I misja to jest kręgosłup.
Oczywiście pierwszy poziom, z czego się składa aż nasze misje, między innymi później, to jest otoczenie. Otoczenie to jest wszystko, co jest poza moim ciałem. Może. A, to widać, dobra. Otoczenie jest wszystko, co jest poza moim ciałem. Moje ubranie, jedzenie, moje przyjaciele albo ich brak, mój mąż albo jego brak, albo to, jaki jest ten mąż, tak? To jest wszystko otoczenie i ono jest zależne od mojego zachowania. Otoczenie. Co? Każdy następny poziom, on ma wpływ, on jakby decyduje o tym, jaki poprzedni poziom, z czego się składa. Na moje otoczenie ma wpływ zachowanie. Zachowanie ciała, tu w nawiasie napisałam, czyli moje gesty, moje postępowanie i to, co robię, jakie decyzje podejmuję, co wprowadzam w życie. Nad zachowaniem, tak, o zachowaniu decyduje co? Myślenie. Myślenie warunkuje zachowanie. Mam nadzieję, że to jest tak, pan Matwani mówi, ale mam nadzieję, że przy pomocy tej tablicy to będzie bardziej jakby prostsze. Czyli jeśli zachowanie warunkuje nasze otoczenie, a otoczenie co? Otoczenie jest to, co jest na zewnątrz. A na zewnątrz my mamy to wszystko, co mamy na zewnątrz, jest zależne od tego, co mamy w środku. To wszystko my mamy w środku. To. I zachowanie warunkuje otoczenie i myślenie warunkuje nasze zachowanie. Myślenie z czego się składa? Z czterech takich składników. To jest obraz, czyli wzrok, to jest słuch, to jest sensoryka, czyli taktylny dotyk, tak? Wszystko to, co możemy poczuć. I to jest audialny dział, który prowadzimy w swojej głowie. Tak, mówiliśmy podczas ostatniego live'u, że człowiek cały czas prowadzi w swojej głowie jakiś audialny dialog i że ja może tu postawię i usiądę. I że bardzo trudne, często niemożliwe jest pozostawanie, no to już mistrzostwo, tak? Zatrzymanie swojego dialogu wewnętrznego chociażby na 60 sekund. Później to się zaczyna joga, medytacja i tak dalej, i tak dalej. Po co to jest potrzebne? Po to, żeby się nauczyć prowadzić siebie w taki stan transu, tak? Jak ja się nazywam. To jest stan medytacji, to jest... My w ciągu dnia, każdy człowiek 14 razy okazuje się w stanie transu. Co to oznacza? Na przykład siedzimy i przez tam kilkanaście sekund siedzimy w takiej pozycji, tak? To jest trans. Na przykład czytamy książkę, czytamy, tak? Czytamy te słowa, te zdania, ale myślami gdzieś jesteśmy bardzo, bardzo daleko, bardzo gdzieś tam w dzieciństwie, w swojej szkole, coś tam wspominamy i tak dalej. To jest stan transu. I takich stanów transu w ciągu dnia każdy człowiek ma 14 razy. Dlaczego ja to mówię? Ja powiem może w następnym wideo, kiedy bliżej się temu przyjrzymy, kiedy będę próbowała Państwa przekonać, i mi się to uda, do tego, że ten stan transu jest potrzebny, ale później o tym porozmawiamy. Dlaczego on jest potrzebny? Dlatego, że w tym stanie my mamy dostęp do swojej podświadomości, a w naszej podświadomości są wszystkie nasze zasoby. I jeśli my chcemy coś zmienić w naszym życiu albo z naszym zdrowiem, albo z naszymi przekonaniami, albo ktoś chce zmienić nasze przekonania, to on albo my musimy mieć dostęp do swojej podświadomości. Tam leżą wszystkie zasoby, które nam są potrzebne do tego. Ale tak jak mówię, my porozmawiamy o tym troszeczkę później. Zrobimy myślę, że o tej spiralnej dynamice wideo jeszcze i później porozmawiamy troszeczkę o NLP. I Państwo zdecydujecie, czy idziemy dalej w tym kierunku. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię, o tym NLP? Dlatego, że
W ogóle te wszystkie poziomy neurologiczne, ich można na temat każdego poziomu można zrobić osobne szkolenie, kilkugodzinowe, tak? Na przykład na temat wartości można zrobić, tam też są, jest hierarchia, one też dzielą się, nieważne. Każdy psycholog powinien znać te wszystkie poziomy i bardziej głębiej niż mówimy teraz na tym wideo, bo wszystkiego, o wszystkim nie damy rady powiedzieć dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że to jest potrzebne i do terapii behawiorystycznej, behawioralnej i do psychologii egzystencjalnej, tak, która określa nasze życie, naszą codzienność, nasze postępowanie. I do NLP, i do różnych innych, dlatego że to daje nam klucz do rozumienia człowieka. Jeśli my rozumiemy to wszystko, jeśli my możemy zrozumieć człowieka, jego wartości, przekonania i tak dalej, i tak dalej, wszystko, z czego składa się jego osobowość, my mamy, idąc dobrą drogą, mamy możliwość, najprościej mówiąc, zmiany jego ustawień. I teraz tak, po myśleniu idą ustawienia albo przekonania, tak, w naszej głowie, to co mamy w środku. I myślenie, przekonania określają nasze myślenie, tak jak mówiliśmy, tak, każdy poziom, który jest wyżej, on decyduje o tym poziomie, który jest niżej. Przekonania, no myślenie jeszcze nie powiedziałam, że bywa pozytywne, negatywne i inertne, no, ale to myślę, że każdy to wie. I że warto pamiętać, że składa się z tych czterech składników. Audialny, słuch, wzrok, dotyk. To już upraszczam, ile się da. I audialny dialog w naszej głowie. Dlaczego to też jest ważne? W NLP to jest ważne dlatego, że my kiedy wspominamy, możemy później to zrobić, kiedy widzimy jakiś obraz przed oczami, my dajemy mu jakieś określenie, jakąś nazwę, to się nazywa zakotwiczenie i staramy się połączyć to z jakimś odczuciem. I później, też idąc na skróty, w różnej sytuacji, kiedy będziemy chcieli na przykład przywołać do siebie pożądany stan, pożądaną emocję, my możemy zrobić na przykład tak, dosłownie, i odczuć to, co u nas się zakotwiczyło. Stan po prostu się zakotwicza przy pomocy nazwy i przy pomocy dotyku na przykład, tak? Jeśli mówię zbyt pomatwanie, proszę zadawać pytania w komentarzach, ja jeszcze raz do tego wrócę. Czyli tak, nam się to przyda, że nauczymy się zakotwiczyć pewne stany. Na przykład, ale to może kiedy o misji będziemy rozmawiać, zaraz za chwilę dam ten przykład. Czyli tak, przekonania. My wszyscy mamy przekonania. Przekonania to są pewne programy, które nami kierują. Przekonania to jest, no my jesteśmy przekonani, że to jest krzesło, tak? Że to jest ołówek. Ale skąd my o tym wiemy? To jest krzesło dla nas, a na przykład dla mieszkańców innych planet to nie będzie krzesło. My możemy dotknąć, tak, faktycznie określić, że przedmiot, na którym się siedzi, nazywa się krzesłem. Ale dla mieszkańców innych galaktyk czy innych planet to może być absolutnie bezużyteczny przedmiot. I to też jest prawda. Czyli ja co chcę powiedzieć? W odróżnienie właśnie, do czego ja to wszystko prowadzę?
w odróżnieniu od behawiorystów, egzystencjalnej psychologii, którą bardzo lubię i tak dalej, ja dzisiaj, między innymi dzisiaj i w następnych nagraniach chcę się skupić nad przekonaniami. Dlatego, że bardzo często pracuję z osobami, którzy mają niską samoocenę, którzy mają, nie wierzą w to, że mogą zmienić swoje życie i zmienić jakieś sytuacje życiowe, tak? Na przykład ktoś jest zależny od swojego przełożonego i nie może mu odpowiedzieć tak, jakby chciał, bo zdaje sprawę ze swoją zależności i to powoduje u niego frustrację. Albo ktoś jest zależny od swojego małżonka, tak? I wracając do tych przekonań, co ja chcę zrobić? Ja chcę donieść do osób, którzy tego potrzebują, że przekonania to są nasze programy, które często nam są zaimplikowane przez otoczenie. I że przekonania, mimo że dla większości, to jest, do czego ja chcę przekonać, że dla większości osób przekonanie to jest rzeczownik, coś stałego, tak? A ja chcę, żebyśmy spojrzeli na przekonania z punktu widzenia, że to jest ciągły, dynamiczny, zmieniający się proces, że przekonanie to nie jest rzeczownik, tylko proces, który trwa całe nasze życie. I są osoby, na przykład, jest takie słowo konformizm, tak? Dlaczego ja o nim mówię w takim negatywnym ključie, chciałam powiedzieć. Konformizm to jest coś, na przykład jest jakiś ustrój polityczny, albo jest jakaś społeczność, która kieruje się pewnymi prawami, albo na przykład zasady ruchu drogowego, jeszcze tam czegoś, tak? Więc konformizm to jest, kiedy człowiek nie dyskutuje, przyjmuje to, te zasady, te reguły, które ktoś mu przekazuje i on podąża za tymi zasadami, tak? I to jest, pod tym względem to jest bardzo ograniczające i złe, ten konformizm, tak? Kiedy przekonania się nie zmieniamy. Dlatego, że te zasady i reguły, one będą inne za 50 lat i za 100 lat. A 200 lat temu one były jeszcze inne. Więc to nie jest coś, co jest stale, na zawsze i jedyne słusznie. Słuszne, jedynie słuszne. I dlaczego robię taki akcent na słowie przekonania? Dlatego, że jeśli my zmieniamy nasze przekonania, to my możemy co najmniej odczuć ulgę, a jeszcze więcej przeżyć szczęśliwe życie albo zmienić swoje życie, tak, w lepszą stronę. To jest praca nad przekonaniami. Dalej, o naszych przekonaniach decydują nasze wartości. Wartości, na przykład szczerość, miłość, radość, takie uczucia, takie czyste absolutnie uczucia. I oczywiście te wartości dzielą się na jeszcze taką inną hierarchię, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. I o tym, jakie mamy wartości, każdy z nas ma inne wartości, tak? Decyduje jego osobowość. Osobowość jest nad wartościami. A o tym, jaka jest osobowość, decyduje jej misja. I te wszystkie na siódmym poziomie, ten siódmy poziom, tu na tym poziomie po osobowości kończy się cały psychologiczny stan psychologiczny człowieka się kończy, tak? I zaczyna się jego misja.
stan psychologiczny człowieka składa się z tych sześciu poziomów i kończy się na osobowości, zaczyna się, tutaj się, inaczej mówiąc, tu się kończy w ogóle psychologia, tak? Misja to już nie jest psychologia, to już jest coś bliżej nieokreślonego, związane z duchowością człowieka, tak, z jego przeznaczeniem i tak dalej, i tak dalej. I to, co nas jakby prowadzi przez życie, to nasza misja. Nasza misja nam dyktuje to, co powinniśmy robić, to, jakie przekonania powinniśmy mieć i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo połączone. Człowiek, który nie odnajduje swojej misji, on żyje bez kręgosłupa. Dlaczego? Dlatego, że nawet różne takie struktury, różne korporacje, różne struktury biznesowe, różne organizacje biznesowe, każda z nich ma wypisaną swoją misję, a bez tego ona nie może istnieć. Ten biznes się nie uda bez znajomości swojej misji. Dokąd zmierzamy, tak? Co my chcemy osiągnąć? Przy okazji, czym cel różni się od misji? Też widziałam pytanie pod poprzednim wideo. Mi się wydaje, że ja o tym mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Cel różni się od misji tym, że cel dotyczy jednostki, jednego człowieka i jest ograniczony jego życiem. Na przykład, ja chcę zbudować dom, ja chcę skończyć jakieś studia. To jest cel. A misja to jest coś, tak jak misja firmy biznesowej. Misja dotyczy nie jednego człowieka, nie mnie samego. Misja dotyczy też innych ludzi i misja to jest coś, co nie jest ograniczone granicami, frame'em jednego życia. Misja firmy albo misja człowieka może trwać przez kolejne 150, 200 lat i tak dalej. Tak? Teraz neurologiczne poziomy. Tak, no tutaj to powiedzieliśmy, że z tych sześciu wszystkich poziomów składa się nasza osobowość. Tak, zależy od przekonań. Okej. Mnie będzie prościej, jeśli na ten temat Państwo zadacie jakieś pytania, jeśli są. Jeśli napiszecie Państwo, czy to jest ciekawe i czy to jest zrozumiałe. Dlatego, że no, między innymi, no, to jest taki, powiedzmy, nawet wstęp do NLP. I ja może na tym teraz skończę, bo miałam tylko zrobić taki dodatek do poprzedniego live'a, bardziej szczegółowo to określić. Na tym skończymy i ja zaraz zajmę się nagrywaniem spiralnej dynamiki. To jest bardzo ciekawy temat. I myślę, że też będę się spodziewała. Dlaczego ja tak się zastanawiam, tak? Czy nagrywać, czy nie nagrywać? Wiadomo, że gdybym ja nagrywała jakieś wideo, gdzie, nie wiem, pokazywałabym kosmetyki, albo bieliznę, albo, nie wiem, ktoś by uprawiał seks, albo tam jeszcze coś, tak? To wiadomo, że oglądalność byłaby po prostu, wzrosłaby niespodziewanie. Albo mówiłabym o wróżkach, albo jeszcze coś, tak? To są takie tematy. Przy okazji o tych wróżkach też będziemy mówić podczas wideo o spiralnej dynamice. To są takie tematy, które przyciągają większość osób, tak? A to są sprawy, które są bardziej takie, powiedzmy, zaawansowane, nad którymi trzeba, warto myśleć. I wiadomo, że nie, no, oglądalność będzie mniejsza. Ale uważam, że te rzeczy są bardzo ważne, jeśli my idziemy w kierunku własnego rozwoju i zmiany własnego życia. Przy okazji też mówiliśmy ostatnio o tym, żeby zadawać sobie pytania
na każdym kroku zadawać sobie pytania, po co ja to robię, po co mi to, po co ja to robię. Dlatego, że każde pytanie zadane na przykład na tym poziomie, na poziomie otoczenia, ona i odpowiedź na pytanie, po co mi to, po co ja to robię, przenosi nas na wyższy poziom, na poziom zachowania. I później na poziomie zachowania tak samo zadajemy sobie pytanie, po co ja to robię, w jakim celu. Kiedy będziemy mówić o NLP, to tam będę Państwu proponować zrobić takie ćwiczenia, przeanalizować swoje relacje z różnymi ludźmi, tak? I zadać sobie pytanie, co ja robię w tych relacjach i po co ja to robię. Co ja mówię i po co ja to mówię. Będzie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, ale żeby to teraz proszę jeszcze nie robić, muszę podać trochę informacji inne, o której nie mówiliśmy. I później już mając tą informację, można będzie robić takie ćwiczenia. Czyli każde pytanie na każdym poziomie i odpowiedź na niego, po co ja to robię, przenosi nas na wyższy poziom. I na tym skończymy temat ważności poszukiwania misji. Piszcie proszę, czy wszystko jest jasne, czy to jest ciekawe. Dlatego, że możemy nie iść w NLP, a możemy po prostu wrócić do relacji, chociaż to wszystko jest tak powiązane i ciekawe i potrzebne, że zaryzykowałam wziąć taki trochę inny temat. Dobra, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, pa!